Myślę, że wielu z Was, przynajmniej z legend, słyszało o bazyliszku, takiej mrocznej, jadowitej bestii, o w ogóle zabójczym spojrzeniu. No, dawne demony i potwory, z którymi zmagali się nasi przodkowie, pojawiały się nie tylko w zabitych deskami wsiach i odległych jakichś tam osadach, no, ale w ogóle stare legendy i podania opowiadają o mrocznych istotach grasujących nawet w największych i prężnie działających miastach. Oczywiście były to istoty przystosowane do życia w zakamarkach jakichś tam wielkich metropolii, doskonale czuły się w ciemnych kątach, wielkich magazynach, jakichś tam piwnicach, strychach, kamienic. No jednak ulubionym miejscem dla bestii było niekończące się w zasadzie takie miejskie kanały. No, legendy i mity opowiadają wiele historii o grasujących pod ziemią potworach. No, jednym z tych bardziej popularnych jest właśnie bazyliszek, wężopodobny stwór, potrafiący zabić wszystko, co żyje, tylko jednym po prostu spojrzeniem. Informacje o bazyliszku można znaleźć już w starożytnych zwojach pochodzących z Egiptu i Asyrii. Prawdopodobnie to właśnie tam narodziły się legendy o królu węży, który potrafił zabić samym tylko w ogóle spojrzeniem. Według egipskich podań bazyliszki żyły na pustyni, zagrzebane w piasku, cierpliwie czekając na swoją ofiarę. Gdy karawany wędrujące przez rozproszone piaski pustyni nie wracały na czas, o ich zaginięcie właśnie obwiniano bazyliszka. Również starożytny Rzym miał swojego potwora mieszkającego w podziemiach, no jednak rzymski bazyliszek żerował na zwłokach grzebanych w katakumbach i zabijał tylko tych, którzy mu w tym przeszkadzali. W greckich i rzymskich legendach bazyliszki w ogóle nie zabijały wzrokiem, ale używały po prostu do tego jadu, który uważano za najsilniejszą truciznę świata. W średniowieczu w ogóle bazyliszki przenosiły się do zamkowych lochów i kościelnych katakumb, by polować na nieszczęśników, którzy nieostrożnie zapuszczali się pod ziemię. Bazyliszek w ogóle, przepraszam, według starożytnych był wielkim wężem o takich ogromnych oczach i jeszcze większej, pełnej zębów paszczy. Zamiast wężowych łuskich obrośnięty był ptasimi piórami i posiadał dwie zakończone szponiastymi palcami dłonie. Zupełnie inaczej w ogóle widziano bazyliszka w średniowiecznej Europie. Tam była to bestia podobna do smoka w wymiarach takich, by mogła ukrywać się w wąskich i w ogóle wilgotnych podziemiach. Wspólną cechą wszystkich w ogóle bazyliszków było to, że atakowały ludzi niesprowokowane i były naprawdę niezwykle agresywne. Potrafiły zabijać niemal natychmiast, używając do tego silnego jadu lub zabójczego spojrzenia. W niektórych legendach można by przeczytać, że wzrok bazyliszka nie tylko zabijał ofiarę, lecz także zamieniał ją w ogóle w kamień. No i ta właśnie ostatnia cecha wydaje się być zupełnie nieprawdopodobna. No przecież bazyliszki jadły ludzi, a nie chrupały kamienie. No cóż, jednak w świecie legend i baśnie i logika jest po prostu na jakimś innym torze. W ogóle się nie trzymają czasami ni kupy, ni czegoś innego brzydkiego. Bazyliszki straszyły również i naszych przodków. W niektórych rejonach stworzenia te były nazywane żmijami. W słowiańskich podaniach zachowały się przekazy mówiące o paskudnych stworach żyjących w lasach i ciemnych jaskiniach. W słowiańskiej mitologii bazyliszek wykluwał się z kukciego jaja. Mało tego, kogut ów musiał być starszy niż 7 lat. Jak widzimy, narodziny bazyliszka były niezwykle rzadkie, no wszak koguty nigdy nie znosiły jaj, a nawet gdyby, to żaden nie uniknąłby rosołu przez pełne 7 lat. No to jednak nie koniec tych wymagań, jakie trzeba było spełnić, by z owego jaja wykluł się potwór. Jajo musiało zostać złożone na stercie gnoju, aby siadywać je miały ropuchy i węże. No i one miały to wysiadywać przez bite 9 lat. No i w zamian jednak, gdy warunki zostały spełnione i w końcu na świecie pojawił się bazyliszek, mógł on żyć w zdrowiu praktycznie przez całe wieki. Wyglądem w ogóle bazyliszki przypominały wielkie skrzydlate węże z głową koguta i takim jadowitym, wężowym ogonem. Nie cierpiały wręcz pająków, myszy, szczurów, które z upodobaniem w ogóle zjadały. Podobno gdy w okolicy nie pojawiały się plagi gryzoni, sądzono, że gdzieś nieopodal gniazdo uwił właśnie bazyliszek. Bazyliszki żywiły się ptakami, ssakami, gadami,
No, oczywiście ulubionym pożywieniem byli ludzie, na których polowały naprawdę z wielkim umiłowaniem. Słowianie wierzyli, że poranne pianie koguta może ogłuszyć bazyliszka, który na czas nie skrył się pod ziemią. Jego śmiertelnym wrogiem była również łasica, która powalała potwora po prostu zapachem. Wszyscy, albo prawie wszyscy, znamy legendę o bazyliszku, który gdzieś tam w podziemiach Warszawy strzegł przeklętego skarbu należącego do pana Twardowskiego. No jednak inne miasta również mają jakieś swoje takie lokalne podania opowiadające o bazyliszkach. Na jedno z nich trafiliśmy po prostu wędrując przez Pomorze Gdańskie. Tam jest, kiedy czytałem, po prostu było takie podanie. Postaram się je przytoczyć. Przed wiekami, gdy do Gdańska przybijały statki z najodleglejszych zakątków świata, przewożono na nich towary i przeróżne dobra. Od drogich tkanin, o które zabiegały bogate mieszczanki, pachnące niesamowicie przyprawy, poszukiwane przez mistrzów piekarnictwa z Torunia, aż po luksusowe wina i inne cuda. Jednak poza towarami, na których kupcy zbijali majątki, od czasu do czasu ze statków schodziło coś innego, coś mrocznego, co w obcym dla siebie świecie wiło gniazdo i żerowało na nieświadomych niczego ludziach. Pewnego wieczoru, tuż przed zamknięciem doków, do portu wpłynął statek z dalekiej wyprawy. Podobno wypłynął z polską solą, morzem i stalą do dalekiego afrykańskiego kraju, w którym pustynia styka się z morzem. Podczas długiej drogi, gdy statek wracał do kraju, marynarze nie potrafili znaleźć dla siebie miejsca na pokładzie. Coś ich niepokoiło i nie pozwalało zasnąć. W końcu zaginął któryś z załogi, potem kolejny. Ludzie znikali jeden po drugim, tak jakby nigdy ich na statku nie było. Po powrocie do domu kapitan nie wspomniał o tym nikomu, bojąc się, że zostaną uznanymi za nosicieli jakiejś paskudnej, nieznanej choroby. Po szybkim rozładunku przywiezionych towarów, kiedy każdy marynarz poszedł w swoją stronę, nikt nawet nie zauważył, że wraz z ludźmi na ląd zeszło coś jeszcze. Dziwne i obce stworzenie. Niby wąż, niby ptak, niby trochę smoka. No, pod ukryciem nocy istota uciekła w głąb lądu, wprost do wielkiego miasta na wybrzeżu. Znalazło tam dla siebie idealne warunki do życia w wilgotnych miejskich kanałach. Z czasem miastem wstrząsnęły tajemnicze ataki na ludzi pracujących w kanałach. Potem zaczęły znikać całe rodziny wprost do swoich sypialni. Terror ciągnął się miesiącami, do czasu, gdy wieści o tragedii dotarły do pewnego starego wojaka, który za młodu świat zjeździł wzdłuż i wszerz. Rozpoznał on w opowieściach robotę bazyliszka, którego nieostrożnie marynarze do Polski przywieźli. Prędko zjawił się w ratuszu wraz z synem i opowiedział o swoich podejrzeniach. Podczas gdy wszyscy wokół zastanawiali się, jak sobie z potworem poradzić, żołnierz i jego syn przyglądali się zgromadzonej w pomieszczeniu zabytkowej broni. W końcu przybysz przerwał bezowocne dyskusje i wskazał na starą rycerską zbroję, stojąc bezużytecznie w rogu pomieszczenia. Stwierdził, że poradzi sobie ze stworzeniem, lecz potrzebuje, by mu ten stary pancerz ktoś wypolerował do połysku. Choć wszyscy zastanawiali się, po cóż staremu lśniąca zbroja, nikt nie dyskutował i w mig prastary pancerz został przed żołnierzem wyczyszczony i jemu dany. Ten pomógł założyć oczywiście stalowe blachy na swojego syna i kazał się prowadzić do wejścia pod ziemię, gdzie jak się spodziewał, żył bazyliszek. Młodzieniec w asyście ojca zszedł po sterowych schodach, przemaszerował w głąb śmierdzących czeluści, uzbrojony jedynie w pochodnie. Długo nie trwało, gdy zgromadzenie przed wejściem ludzi usłyszeli straszliwy skowyt, a zaraz potem ziemia zadrżała i nastała cisza. Gdy wszyscy już spodziewali się najgorszego i położyli krzyży na odważnym młodzieńcu, ten wychnął z ciemności, ciągnąc za sobą jakiś obrzydliwy kształt. Gdy wytaszczono truchło na światło dzienne, wszyscy zobaczyli, co przez ostatnie miesiące terroryzowało mieszkańców miasta. Był to potwór prawdziwy, z wielką paszczą na końcu wężowego cielska i oczami ogromnymi jak spotki. Kupiec wyjaśnił zgromadzonym, że jest to bazyliszek, stworzenie, które zabija
samym tylko spojrzeniem. Dlatego też potrzebował błyszczącej zbroi, w której potwór mógł zobaczyć siebie sam i zginąć od własnej broni. Podobno głowa bazyliszka wciąż spoczywa w najlepiej strzeżonym miejscu w ratuszu, no i choć spojrzenie martwego potwora już nie zabija, wciąż wywołuje u patrzącego mu w oczach strach i przerażenie. W ogóle w mitologii bazyliszek przyjmował wiele postaci, czasem zupełnie z siebie różnych. Podobno bazyliszek rodzi się raz na 100 lat. Mityczne stworzenie mogło osiągać długość nawet 15 metrów. No i poza spojrzeniem na własne odbicie, bazyliszka mogło również zabić pianie koguta albo zapach łasicy. Bazyliszek zabijał sam tylko wzrokiem stworzenia. No i w odnalezionych średniowiecznych zapiskach znaleziono informację, że władze miasta zastanawiały się nad sprowadzeniem bazyliszka z afrykańskiej pustyni, by ten uchronił miasto od plagi szczurów. No, tak na marginesie powiem, nie wiem, czy te plany się powiodły, czy się nie powiodły, no ale takie plany były. Najsłynniejszym w ogóle bazyliszkiem w Polsce jest stworzenie żyjące dawno temu w podziemiach właśnie Warszawy. Legendy głoszą, że bazyliszek strzegł tam ogromnego, przeklętego skarbu pana Twardowskiego, no i oczywiście zabijał każdego śmiałka, który się tylko do niego zbliży. W Warszawie w ogóle stoi kamienica pochodząca z roku 1470, nosząca nazwę pod bazyliszkiem. Jakby ktoś był w Warszawie, polecam, żeby zajrzeć. Według legend to pod nią właśnie miał swoje gniazdo słynny warszawski bazyliszek. No, obecnie w kamienicy funkcjonuje kawiarnia bazyliszek. W niektórych podaniach bazyliszek zwany jest również żmijem, tak jak już wspomniałem. Dawniej też uważano, że smok wawelski mieszkający w jaskini pod Wawelem to był właśnie ten bazyliszek. Bazyliszkiem nazywano długie, ciężkie ciało oblężnicze, które było używane również w XV wieku. No i jako ciekawostkę jeszcze mogę podać, że bazyliszek to także żyjąca w Ameryce Środkowej taka jaszczurka, która po łacinie nazywa się baziliskus, i bazyliszek w heraldyce jest symbolem władzy królewskiej. No ale oczywiście bazyliszek też miał swoje odbicie i zarówno w filmie, i zarówno w literaturze, bo o bazyliszku moglibyśmy czytać również w powieściach Rowlinga opowiadających o Harrym Potterze w książce oraz w późniejszym filmie. Takie wężopodobne stworzenie atakowało uczniów Hogwartu. Potwór potrafił poruszać się w ogóle bezszelestnie po rurach kanalizacyjnych w całej szkole. Również jest taka powieść, która się nazywa Zapomniana Kraina Eda Greenwooda. To taka seria powieści fantasty, w której bazyliszek występuje jako wielki jaszczur zabijający za pomocą m.in. paskudnego oddechu. No, ta książka w ogóle powstała na potrzeby gry fabularnej Dungeons and Dragons. No, ale to jest taki motyw, który warto pamiętać. Świat dysku Terry'ego Pratchetta to też taka ciekawa powieść. Tam pojawia się takie stworzenie chyba w czwartej albo w piątej części cyklu. Ja w ogóle też w sadze o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego można przeczytać o bazyliszku, można przeczytać w powieści Pana Jeziora. No, u Sapkowskiego bazyliszek to taka wielka jaszczurka o ostrych pazurach i błoniastych, jak w ogóle u smoka skrzydłach. Bazyliszki są w ogóle częstymi gośćmi również w grach komputerowych, no bo też możemy się z nimi zmagać, między innymi w Heroes of Magic and Magic. Tam bazyliszki też można sobie kupić i sobie bazyliszkami pograć. No, takich kilka ciekawostek na temat bazyliszków i w ogóle mitów i legend o bazyliszku, który też i w Polsce gdzieś tam się wziął za korzeniu, ale też i również w kwestiach marynistyki się pojawia. Będę wdzięczny za jakieś komentarze, za lajki pod tym filmem. Jeżeli znacie jakieś kwestie dotyczące bazyliszka, jestem naprawdę ciekawy, bo to, co ja się doszukałem, ale jeżeli coś znacie, umieszczajcie w komentarzach. Serdecznie pozdrawiam.